Teraz właśnie chcę zwrócić uwagę na te błędne tłumaczenia. Tu u góry jest, ja może powiem, w jakich okolicznościach te teksty po raz pierwszy musiałem wyjaśniać. Kiedyś jeden z duszpasterzy akademickich w Gdyni, Serce Jezusowe, tam gdzie ksiądz Jastak wtedy urzędował, poprosił mnie o wykład dla studentów na spotkaniu duszpasterstwa akademickiego o antropologii biblijnej. I gdy te teksty przedstawiałem, które to też tu Państwu cytowałem, wstaje jeden z nauczycieli akademickich Szkoły Wyższej Morskiej i mówi: co Pan tu burzy wiarę u studentów? Ja czytam codziennie Biblię. W Biblii jest wyraźnie, Jezus wyraźnie mówi o duszy i ciele. Co Pan tu mąci w głowach? Ksiądz przerywa, mówi: niech się Pan uspokoi. Ja też znam antropologię biblijną. Tu profesor dobrze rzecz przedstawia, za chwilę wyjaśni, że jest to błędne tłumaczenie, i uspokoił tego pana. Dlatego tu podaję Państwu tekst taki na przykład. Dlatego wam powiadam, abyście nie martwili się o duszę waszą, co będziecie jedli. Czy dusza je? Ale nie martwili się o duszę waszą, co będziecie jedli, ani o ciało wasze, czym się przyodziejecie. Czyż dusza nie jest czymś ważniejszym niż ubranie? A już nowe tłumaczenie w tej chwili tłumaczy poprawnie, bo tutaj zamiast dusza trzeba użyć życie. Zwracam Państwu uwagę, że nefesz oznacza też życie. No to tu już mamy w tych nowych tłumaczeniach. Dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało, o to, w co będziecie się ubierać. Czy życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Już widzą Państwo, znikło słowo dusza. Teraz następny tekst, który ten nauczyciel akademicki wtedy zacytował. Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, ale duszy nie są w stanie zabić. Raczej bójcie się tego, który może ciało i duszę unicestwić w gehennie. Więc to robi wrażenie, że przecież tu już jest wyraźny ten dualizm. Nie bójcie się tych, co mogą zabić ciało, a duszy nie mogą zabić, ale bibliści od razu zwracają uwagę na społeczność, przez ksiądz Jakubiec, że tu w tej drugiej części jest mowa, który może ciało i duszę unicestwić. A więc dusza nie jest nieśmiertelna, bo może być unicestwiona. Dlatego od razu lepiej jest przerzucić się do Łukasza, gdzie te same słowa są lepiej przedstawione, bo nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Widzicie Państwo, znika tu dualizm. Te teksty właśnie takie błędnie tłumaczone są wszystkie z Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza mamy dużo hebraizmów i dlatego tam są stale zdwojenia. Proszę zwrócić uwagę, jak Państwo będą czytać inne Ewangelie, to Jezus uzdrawia jednego ślepego od rodzenia, u Mateusza dwóch. Jak idzie do Gerazy i uzdrawia opętanego, u Marka i Łukasza jest tylko jeden Gerazyńczyk. Tam jest dwóch. Jeżeli Państwo przeczytają u Mateusza, jak Jezus wjeżdża na ośle do Jerozolimy, to u Mateusza jest dwóch, on siedzi jakby na dwóch osłach.
jakie kołowne rzeczy robią któraś tłumaczy, że położyli szaty na nie, czy na tych dwóch osłów, a on usiadł na nich, żeby zrobić wrażenie, że on usiadł na tych szatach, a nie na tych dwóch osłach. Nie? Więc to jest wynik właśnie nieraz niebrania pod uwagę jakby historii tekstu. Teraz święty Paweł Apostoł także odrzuca nieśmiertelną duszę. Jeżeli Państwo wezmą, tutaj jest taki komentarz kulturalny wydany przez wydawnictwo katolickie. Wersety te sugerują, chodzi o rozdział 15, że Paweł odrzuca grecką ideę nieśmiertelności duszy pozbawionej cielesnego zmartwychwstania. Ale tutaj przytaczam Państwu tekst, bo w tym tygodniu po tym wykładzie z zeszłym poniedziałek to otrzymałem Zakopanego aż, ale na skutek tego wykładu e-mail, w którym on mi wykazuje, że u Pawła jest dualizm i co Pan będzie mi tu tłumaczył, że nie ma. I przytoczył mi ten list do Galatów. Tu dosłownie go przepisałem tak, jak go w e-mailu napisał, też tym dużą literą duch. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ciało oznacza tutaj całego człowieka, a ten duch pisany dużą literą oznacza Ducha Świętego, a nie? Więc mamy tu do czynienia, tak mnie uczono na tej biblistyce naukowej, nie z dualizmem, bo u Pawła jest brak dualizmu ontologicznego dusza-ciała. Paweł traktuje człowieka jako jedność psychofizyczną, ale jest obecny u niego dualizm moralny, gdzie przeciwstawia cielesnego człowieka duchowi, który jest w nas, Duchowi Świętemu. Ja może tu zwrócę uwagę na to, że ja muszę mimo woli coś upraszczać. Jakby Państwo zajęli się biblistką naukową, zobaczą Państwo, że są całe studia robione, czy wpływ filozofii greckiej na autorów Nowego Testamentu już jakiś nie był. Też się analizuje te teksty, więc to nie jest takie proste, ale ja muszę upraszczać. W IV wieku Kościół przejmuje dualistyczną antropologię grecką, ale co robi? Odrzuca preegzystencję duszy i wędrówkę dusz. Bo skąd przejmie Kościół tą grecką doktrynę o duszy i ten dualizm? Od neoplatończyków, ale korzeniami to sięga aż do religii orfickiej. Orfeusz, w skrócie mówiąc, twierdził, że dusze żyły w zaświatach, w szczęściu, ale tam zgrzeszyły, za karę zostały na ziemi wtrącone w więzienie, jakim jest ciało. Jeżeli odpokutują, wracają tam. Jeżeli nie, to muszą się na nowo wcielać, czyli jest reinkarnacja, wędrówka dusz, aż wrócą z powrotem. Ta doktryna potem przechodzi przez Pitagorasa, wchodzi u Platona. Także to jest cała tu historia i w końcu wynika w IV wieku do Kościoła katolickiego, ale Kościół odrzuca tą preegzystencję duszy, czyli nie istnieją dusze przedtem. Dusza stwarzana jest przez Boga, gdy płód jest już ukształtowany, po około 2 miesiącach. Nie ma wędrówki dusz, to jest odrzucone. Dlaczego dopiero gdy płód jest ukształtowany? Może krótko tylko powiem, że w Starym Testamencie za człowieka uważano dopiero człowieka urodzonego. Kiedy człowiek to tchnienie Boże w sobie, jakby pierwszy oddech brał w siebie, no to stawał się człowiekiem. Cały okres płodowy był uważany, że tam nie jest człowiekiem, dlatego jak tam jest taki tekst, gdzie się dwóch mężczyzn bije, a kobieta w ciąży próbuje ich tam rozłączyć i któraś z nich uderzył w nią, ona poroniła, to za to, że ona by przy tej okazji sińce jakieś dostała, to tam sformułowano tą zasadę odwetu, że siniec za siniec, życie za życie, oko, ząb za ząb. Ale jeśli chodzi o to dziecko poronione, to musiał tylko zapłacić karę grzywny za to, że tamten ktoś dziecka nie będzie miał. Ale nie traktowano jeszcze to jako istoty ludzkiej.
kiedy tłumaczono potem na język grecki Biblię, bo w Aleksandrii już Żydzi nie znali własnego języka, bo się tak tam znaturalizowali. I wtedy 70, dlatego też to nazwa tego tłumaczenia Septuaginta, przetłumaczyło to wtedy już pod wpływem filozofii greckiej. Użyto takie słowo, że oddasz życie za życie, jeżeli płód był ukształtowany. Nie dopiero po urodzeniu, czyli do okresu, kiedy już płód jest ukształtowany, od okresu to już wtedy jest człowiekiem i musi być karany śmiercią. I tak przetłumaczono to, ten tekst grecki Starego Testamentu krążył wśród chrześcijan, bo chrześcijanie w Imperium Rzymskim i na terenach helenistycznych nie znali hebrajskiego i używali tekst grecki. A ponieważ tam jest określenie, że jeżeli płód jest ukształtowany, to odda życie za życie, w związku z tym przez wieki w Kościele katolickim dominowała teza o opóźnionej animacji, że jeżeli płód jest ukształtowany, to wtedy duszę już mu Pan Bóg stwarza. I ten pogląd przetrwał w Kościele katolickim do XIX wieku, do 1854 roku, kiedy papież Pius IX ogłasza dogmat o niepokalanym poczęciu i wtedy dopiero przesunięto, że duszę się otrzymuje od poczęcia. Papież jeszcze się nie zorientował i nie zmienił wtedy kanony Corpus Iuris Canonis, coś w rodzaju prawa kanonicznego, głosiło w kanonie numer 20, ktoś zaczynał od słów sicut ex, że jeżeli płód jest ukształtowany, to już mamy do czynienia z dzieciobójstwem, ale jeżeli płód był nieukształtowany, a to gdzieś rozumiano, że do 2 miesięcy, to wtedy dzieciobójstwa nie było, jest to grzech poważny, bo się przerywa szansę stania człowiekiem, ale nie uważano to za dzieciobójstwo. I ten pogląd tak długo trwał i w tej chwili właśnie znów jest tendencja w Kościele, żeby do tego powrócić i uznać, że w rozwoju embrionalno-płodowym człowieka mamy do czynienia z stadium przedosobowym. Ale o tym jeszcze będę mówił. Teraz w XIII wieku antropologia chrześcijańska jest zmieniona pod wpływem świętego Tomasza z Akwinu, który zbliża troszkę antropologię chrześcijańską do antropologii biblijnej, bo u Tomasza dusza jest formą ciała. To są dwa czynniki konstytutywne jednego bytu, jednej substancji, czyli już mamy bardziej tą jedność psychofizyczną podkreśloną. Potem Kartezjusz wywiera swój wpływ, dualizm skrajny. Ciało to tylko maszyna, a dusza rządzi ciałem poprzez mózg, ale część mózgu szyszynką zwany. W wieku XIX papież Leon XIII ogłasza neotomizm jako oficjalną filozofię Kościoła w encyklice Eterni Patris. No i według tego odrodzonego tomizmu, czyli neotomizmu, w momencie poczęcia Pan Bóg stwarza człowiekowi nieśmiertelną duchową duszę. W pierwszej połowie XX wieku jezuita Pierre Théard de Chardin domaga się powrotu do antropologii biblijnej. Jest to człowiek, który z kości ewolucjonista, paleontolog, twierdzi nawet, że i psychizm ludzki rozwinął się z psychizmu zwierzęcego. Jezuici próbują go z zakonu wykluczyć, domagają się od Piusa XII ekskomuniki dla niego i w ogóle wyłączenia z kościoła katolickiego, nie tylko z zakonu. Pius XII na to się nie godzi, bo czytał książki Théarda. Nawet ponoć jak zmarł, to pod poduszką znaleziono książkę Théarda. Każał Pius XII tylko wydawać książki Théarda de Chardin bez imprimatur, jako prywatne poglądy ojca Théarda de Chardin. I właśnie Théard de Chardin w pewnym stopniu przyczynił się do tego, że Pius XII w encyklice Humani Generis zgodził się na to, by katolicy przyjęli teorię ewolucji, ale tylko co do strony fizycznej, cielesnej. Co do duszy nie, chociaż tam pewna furtka jest, że jeszcze się nie widzi racji do tego, żeby uznać, że jej dusza się rozwinęła z psychizmu zwierzęcego.
Teraz właśnie już przechodzę do tej antropologii nowych. A nie, tu jeszcze króciutko chcę zwrócić uwagę na to, że jak usunięto z mszał słowo dusza i w Niemczech już powstało troszkę bałagan w umysłach wiernych, głównie w Niemczech uważano, trzeba wykorzystać już teraz ten moment i także z całej teologii usunąć to słowo dusza nieśmiertelna duchowa. Bo jak już się to stało, pewien szok był, idziemy dalej. Ale Jan Paweł II się na to nie zgodził i rozwiązano sprawę tak kompromisowo. Mszale wprawdzie nie ma, bo tłumaczono papieżowi, że jest taka zasada, że lex orandi jest lex credendi, czyli prawo modlitwy jest zarazem prawem wiary. No papież rozstrzyga to kompromisowo. To jest taka książka, która podaje te dokumenty kongregacji wiary. I proszę zwrócić uwagę, ja niektóre punkty tylko tutaj. Kościół wierzy w zmartwychwstanie umarłych. Drugie, Kościół rozumie to zmartwychwstanie jako odnoszące się do całego człowieka. Dla wybranych nie jest ono niczym innym jak rozciągnięcie na nich, tak? Zmartwychwstania Chrystusa. Ale właśnie w trzecim punkcie już mamy ten kompromis. Kościół przyjmuje, tylko muszę tu czytać, bo tam nie widzę. Kościół przyjmuje istnienie i życie po śmierci elementu duchowego, odrębnego, obdarzonego świadomością i wolą w taki sposób, że ja ludzkie istnieje nadal, chociaż w tym czasie brakuje dopełnienia jego ciała. Na oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się pojęciem duszy, które używa Pismo Święte i tradycja. Chociaż pojęcie to ma w Biblii różne znaczenia, Kościół stwierdza jednak, że nie ma poważnej racji, by je odrzucić, a co więcej uważa, że jest bezwzględnie konieczny jakiś aparat pojęciowy dla podtrzymania wiary chrześcijan. Czyli ten punkt trzeci rozwiązuje sprawę jakoś kompromisowo. Ale ponieważ już część wiernych w Kościele przyjęła antropologię biblijną z powrotem, to w tym tekście jest jeszcze takie zdanie: chrześcijanin powinien mocno przyjąć dwa istotne punkty. Z jednej strony powinien wierzyć w zasadniczą ciągłość, jaka zachodzi dzięki mocy Ducha Świętego między obecnym życiem w Chrystusie i życiem przyszłym. Czyli obojętnie, czy to ktoś przyjmuje, że jest wskrzeszanie po śmierci od razu, czy istnieje tylko dusza, ale jest zasadnicza ciągłość. To jest prawda chrześcijańska. Teraz proszę zwrócić uwagę, w katechizmach Kościoła katolickiego, wyszedł za Jana Pawła II, a to kompendium za obecnego papieża, wraca się i do starego twierdzenia. Kto daje duszę człowiekowi? Każda dusza duchowa jest bezpośrednio stwarzana przez Boga, nie jest ona dziełem rodziców i jest nieśmiertelna, nie ginie po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. Ratzingerowi, obecnemu papieżowi, jak był w Niemczech, zarzucano, że on co innego pisze w swoich książkach, a co innego w oficjalnych dokumentach. On tłumaczył się tym, że baza Kościoła jeszcze nie jest przygotowana. I dlatego jest taki rozdziew między tym, co jest w oficjalnych dokumentach, a tym, co on pisze w książkach. I teraz już przechodzimy do tej embriologii współczesnej. Tu może tylko króciutko, w każdej, bo mamy tu plemniki, w każdej główce tego plemnika znajduje się genom ludzki. 23 chromozomy. A istnieje zjawisko, które się nazywa merogonia, o której mnie też uczył Vittorio Marcozzi, jezuita, w swojej książce. Na czym polega zjawisko merogonii? Wyjmuje się z komórki żeńskiej jądro żeńskie i wkłada się jądro z plemnika i pobudza do rozwoju.
niższe zwierzęta otrzymuje się całą istotę, czyli wystarczy genom danej istoty, żeby otrzymać jednostkę. U ludzi, zaraz ja tę rzecz przedstawię dalej, tylko chcę pokazać, że o tej merogonii nie tylko jezuici uczyli na uczelniach, ale tu mam podręcznik embriologii. Jako odmianę sztucznego dzieworodztwa można traktować tak zwaną merogonię. Jest to rozwój zarodka z jaja zawierającego wyłącznie jądro komórkowe plemnika. W historii było tak, ponieważ nie znano jeszcze, bo co to jest za książka może Nunana? W czasie Soboru Watykańskiego II dyskutowano te problemy antykoncepcji i tych wszystkich zagadnień też, które my tu dziś omawiamy. I Nunan, to jest dominikanin amerykański, który zebrał sztab historyków i opracowano, jak Kościół reagował na te sprawy erosa, seksu, aborcji w ciągu dziejów. I dowiadujemy się, tutaj ja część z mojego artykułu umieściłem, bo książka jest po francusku, więc tu mamy podane, kto był przekonany, że jeżeli się niszczy nasienie, bo powstał w Kościele taki pogląd, że kto niszczy nasienie, ten jest mordercą. Tu mamy wszystkich tych wymienionych, już nie chcę ich tu wszystkich podawać, tylko zaliczano do tych, którzy są mordercami, tych, którzy dopuszczają się aktu masturbacji, homoseksualistów, bo też niszczą nasienie, i onanistów w małżeństwie, ci, którzy przerywają stosunek i nasienie wylewają, to byli mordercy, bo niszczą życie. Potem pod wpływem filozofii, pod wpływem świętego Tomasza z Akwinu i Alberta Wielkiego, ten pogląd znikł w Kościele, bo Tomasz z Akwinu wykazywali, że przecież w wielu wypadkach nasienie się niszczy. Małżonkowie starsi już po menopauzie współżyją i są, to też ich nazywać mordercami. I powoli ten pogląd w Kościele znikł. On nigdy nie wszedł do prawa kanonicznego, ale taki pogląd był dosyć powszechny. Tu mamy komórkę żeńską. Gdzieś już takie zdjęcia potrafimy robić. Proszę zobaczyć, jakie te plemniki, pętaki są małe. One tu w tej chwili oczyszczają komórkę żeńską od takich elementów pokarmowych. Ale teraz komórka żeńska ludzka i w ogóle szaków są bardzo podatne na partogenezę. Tu można o partogenezie przeczytać, że i u ssaków się udaje, ale zaraz niezapłodnione jaja sztuczne pobudzone do rozwoju nie zawsze pozostają haploidalne, czyli jak pobudza się komórkę żeńską do tego, to mogą pojawić się w nich różnego rodzaju mechanizmy regulujące łącznie z wrzecionem podziałowym, które doprowadzają do diploidalności i się rozwija jednostka, ale tu może jeszcze tak, badania nad naturalną sztuczną partogenezą wykazały niezbicie, że w jaju znajduje się wszystko, co jest potrzebne do normalnego rozwoju, ani część plemnika wnikająca do jaja, ani żadna z jego struktur nie są koniecznie potrzebne do aktywacji jaja. Ale jak tu Państwo przeczytają znów genetykę molekularną, to się przekonają, że tam pisze jednak, że u ssaków nie udało się uzyskać normalnych osobników urodzonych w wyniku partogenezy. Wprawdzie łatwo pobudzać jajo do podziałów i rozwoju, działając różnymi czynnikami, jak szok elektryczny, termiczny, chemiczny, jednak zarodki takie nie przeżywają dłużej niż połowy okresu płodowego. Dlaczego się tak dzieje? Jednak ten plemnik w jakiś sposób jest potrzebny. Aha, widzę, że nie zrobiłem slajdu. Tam w tej książce jest pokazane, jeżeli brak jest plemnika, dziecko się dobrze rozwija, ale poronienie następuje, bo jajo płodowe, w którym się rozwija, jest niedorozwinięte. I to powoduje poronienie gdzieś w połowie. A w odwrotnej sytuacji, gdzie komórka żeńska sama się partogenetycznie rozwija, to znów się zarodek nie rozwija dobrze, a jajo płodowe się dobrze rozwija. I to powoduje, że dzieworodztwo u ssaków jest prawie niespotykane, ale tu na przykład w tym podręczniku niemieckim znalazłem, że jest pewien przypadek. Ja nie chcę teraz, bo widzę, że czas szybko leci. Tu teolog
jezuita Peter Schoenberg pisze, czy partogeneza możliwa jest także u człowieka? Nie możemy całkowicie jej wykluczyć. W 1944 roku Annie Mary Jones, 20-letnia kobieta, mieszkanka Hanoweru, popadła w stan skrajnego wyczerpania w wyniku bombardowań. Zaszła w ciążę, choć twierdziła, że nie miała żadnych stosunków z mężczyznami. Urodziła córkę Monikę, zaś jej wypadek został naukowo zbadany w Anglii w 1955 roku. Tam ogłoszono przez środki masowego przekazu, żeby się zgłaszały panie, które twierdzą, że nie miały żadnej relacji seksualnej, a urodziły dziecko, i zgłosiło się szereg osób, tylko zawsze stwierdzono, że tam w tych genach są też i geny kogoś innego. Ale w tym wypadku właśnie to przypadek, więc córka została poddana badaniom. W jakim stopniu badania były dokładne i kompletne, nie możemy stwierdzić. Nie wykazała żadnego śladu jakichkolwiek innych cech dziedzicznych poza cechami swej matki. Matka i córka wykazywały tę samą dziedziczną identyczność, jak identyczne bliźniaki. Jednakże nie udała się transplantacja skóry między Moniką i jej matką, co zwykle udaje się w wypadku identycznych bliźniąt. Stąd zachodzi tu jedynie prawdopodobieństwo, nie zaś pewność. Zauważmy jednakże, że kiedy dochodzi partogeneza u wyższych zwierząt, jak to być może było w opisanym wypadku, potomek jest genetycznie żeński. Jedynie pewna nienormalność w chromozomach, czy pewien hormonalny proces wpływający na chromosomy może sprawić, że taki potomek będzie męski. Ponieważ to pisał teolog, ja jestem taki dziwak, że sprawdzam, więc wziąłem rozmaitą biologię, okazuje się, że to, co on tu napisał, tak jest rzeczywiście, że nieraz na początku jest niby kobieta, a potem są pewne dobre, jest chłopak, pani córka Heinemana, to pani Ruth Heinemann próbowała mówić, że Jezus początkowo był kobietą, a potem przez pewien proces został mężczyzną, bo dziedziczo się począł. Tu pan profesor Tepisz tą książkę tłumaczył, to wie, jak ta sprawa wygląda. Teraz mam tutaj podręcznik we Włoszech wydany, i to wydane na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Proszę zwrócić uwagę, że i to jezuici też podkreślali, gdy mnie wykładano embriologię, że chwila poczęcia jest, nie wolno mówić, że to jest chwila, bo to jest proces, który trwa całą dobę. Dlatego już twierdzenie chwila poczęcia jest nieporozumieniem. Poza tym nie należy mówić o animacji, twierdzili jezuici, bo że to są żywe komórki. To co tu ożywiać, co jest żywe? Tu mamy ten plemnik, który jest zwycięski, wchodzi, ale ten proces trwa. Widzą Państwo, jak na zdjęciach odłamuje się ta witka, potem on się rozpływa w przedjądrze męskie, potem jest przedjądrze żeńskie też. To się zlewa razem i powstaje zygota. I ten proces, tu przedstawiony, trwa całą dobę. Więc teraz, jeżeli przyjmiemy neotomistyczną antropologię, która twierdzi, że Pan Bóg w momencie poczęcia stwarza duszę, to jezuici się pytali kiedy? Kiedy plemnik dotknie, czy wtedy, kiedy powstaje zygota? Ale to jest proces całej doby. Zygota ludzka nie jest w pełni ujednoskowiona, twierdzili jezuici. Może ona dać na przykład początek ciąży mnogiej i jednojajowej. Po około 30 godzin mamy dwie komórki, nazywamy je blastomerami. Jeżeli ta otoczka przezroczysta się przerwie, powstają bliźnięta, na przykład bracia Kaczyńscy. I tu mamy cztero, już, bo się potem to tak dzieli, 2, 4, 8, 16, chociaż nie zawsze jest to parzyste. I te ciąże mnogie jednojajowe, czyli wtedy, jeżeli to są bliźniaki, są do siebie bardzo podobne, ale literatura zna nawet pięcioraczki jednojajowe. Więc w tym okresie mogą powstać ciąże mnogie jednojajowe. I nie w chwili poczęcia, jak to się mówiło, tylko to jest na przykład po 30
dniach od początku procesu powstawania poczęcia. W okresie 2 tygodni wszystkie te komórki są totipotencjalne. Z każdej takiej komórki może powstać cały człowiek. Więc powstałby problem moralny na przykład. Zabijam 7, pozostawiam 1, tak i tak jeden człowiek mi się rozwinie. Dokonałem morderstwa na 7 osobnikach, no bo 7 komórek zniszczyłem. Gdybym tego zabiegu nie robił, tak i tak byłby tylko jeden człowiek. I właśnie o takim genotypie, no ale po drodze zabiłem 7 komórek. Więc w tym okresie powstają wieloraczki gdzieś do 25, od 20 do 25%. Wieloraczki powstają, kiedy powstaje blastula, jeżeli to się podzieli, bo te komórki już tracą szansę stania się człowiekiem, z nich się rozwinie trofoblast, bo to się nazywa trofoblast i potem to część płodowa łożyska. To się może podzielić też na kilka części i tu właśnie z tego okresu jest najwięcej ciąż mnogich, bo od 70 do 75%. A to już jest gdzieś 5 dni od poczęcia. To mówiłem już. Więc teraz, czy można wczesny zarodek ludzki nazwać jednostką ludzką, istotą ludzką lub osobą ludzką? Teraz pokażę Państwu inne zjawisko. Od 8 do 12% takich zarodków rozwija się w puste jajo płodowe, które z całą pewnością nie są jednostkami czy osobami ludzkimi. Czyli jak to, ten wczesny zarodek ludzki był traktowany jako człowiek, a potem okazuje się, że nie ma człowieka. Proszę zajrzeć w Google i wpisać sobie hasło puste jajo płodowe, to ile kobiet jest przerażonych. Byłam w ciąży, stwierdzili, jest, a teraz mówią, że jest puste jajo płodowe, nie mam dziecka. Co się stało? Jak powstaje puste jajo płodowe, nie ma dziecka, bo ja pokażę Państwu, jak to powstaje. Tu mamy pełne jajo płodowe. Jedno jest chyba 4-miesięczne, drugie 8-miesięczne. 8-tygodniowe i 4-miesięczne. I to wewnątrz jest wtedy dziecko. Tu mamy nawet prześwietlone pełne jajo płodowe. W książce Położnictwo pod redakcją Michałkiewicza te puste jajo płodowe, ja może tu pokażę, jak ono powstaje. Jak mamy morulę, potem pewien płyn chemiczny się wydziela, który rozpycha komórki. Jeżeli wszystkie komórki zostaną rozepchnięte pod tą otoczkę przezroczystą i nie powstaje ta grupka komóreczek, które widzieliśmy przy blastuli, rozwija się puste jajo płodowe. Nie ma dziecka, więc tu mamy embrioblast, tylko ta część komórek stanie się człowiekiem lub ludźmi, bo w tym okresie właśnie często są ciąże mnogie jednojajowe. Tu mamy z tego podręcznika położnictwa puste jajo płodowe, bo na ogół jest tak, że jak powstaje puste jajo płodowe, to od razu następuje poronienie, ale czasem to puste jajo płodowe się rozwija. W środku nie ma żadnego dziecka, średnica już jest 7 cm i wewnątrz dziecka nie ma. Ja mam doktoranta, który miał żonę i stwierdzono USG, że jest puste jajo płodowe i to właśnie tej wielkości zaczęło obumierać, kobiecie groziła śmierć. W szpitalu nie chcieli usunąć tego pustego jajo płodowego, bo ustawa zakazuje. Musiał przerzucić żonę do innego szpitala, gdzie USG powtórzono komisyjnie i usunięto. Proszę zwrócić uwagę, od 18 do 20% poronień samoistnych, to jest poronienia pustych jaj płodowych. Z tym, że może zaznaczę od razu, że jest to wynik aberracji chromozomów. I dlatego już w okresie zarodkowym tam jest jakby rozstrzygnięte biologicznie, że z tego ludzi nie będzie. Natura dokonuje naturalnej selekcji zarodków nieodpowiednich, stąd także duża ilość samoistnych w
poronie. Proszę zobaczyć, że będzie, że gdzieś do 60% ciąż ludzkich ulega spontanicznemu poronieniu. Taki jest odsiew duży. Natura jakby dba o jakość życia. Jeżeli się przyjmuje istnienie Stwórcy, to Pan Bóg tak to uporządkował. Także nawet arcybiskup Gotrzowski, jak ostatnio była dyskusja na temat na uniwersytecie, jak mu powiedziałem, że my chcemy być lepsi od Pana Boga. No nie, lepsi od Pana Boga to nie trzeba być. Nie? Bo my stale twierdzimy, że tam przy tej metodzie in vitro niszczymy zarodki. A natura tak niszczy. W jednym wytrysku nasienia męskiego czasem sięga do 2 miliardów plemników, a w każdym jest przecież genom ludzki, z którego możemy było człowieka w odpowiednich warunkach uzyskać. Tu mamy z tego podręcznika włoskiego, że wykazano, nie, że od 1/3 do połowy zygot nie staje się nawet blastocystami, tak wczesne są te poronienia. Teraz jeszcze jest zjawisko chimer ludzkich. Są to jednostki, które powstają w wyniku zrośnięcia się 2 lub czasem nawet 3 zarodków ludzkich. Istnieją 3 rodzaje chimer. Więc jeżeli teraz stwierdzimy, że wczesny zarodek ludzki jest osobą ludzką, to co osoby się zrastają, były 3, a tak się akurat składa, że moja druga córka jest chimerą. Miały być 2, a jest 1. Co się, była komplikacja we Włoszech, nawet dobrze, że zostało we Włoszech, także ona była w ciąży, że, bo tam już było USG, u nas jeszcze nie. I stwierdzono, że po prostu, ale ja pokażę najpierw sposoby powstawania. Więc jeżeli zrastają się zarodki, aha, to już mówiłem, teraz mamy z podręcznika podstawy genetyki medycznej, 3 rodzaje są chimer. Może pojawić się w wyniku wczesnej fuzji dizygotycznej, czyli zlewają się 2 zarodki, podwójnego zapłodnienia jaja i ciałka kierunkowego lub częściej w wyniku wymiany komórek układu krwiotwórczego w macicy przez bliźnięta dyzygotyczne. Ten trzeci przypadek właśnie to w przypadku mojej drugiej córki. Więc teraz ten pierwszy przypadek. 2 zarodki nawet o różnym wieku. To znaczy o różnym wieku, bo to jednego dnia małżonkowie współżyli, doszło do ciąży, drugiego w tym samym jajowodzie powstała komórka żeńska, znów zapłodnienie, to jest ten wcześniej, późniejszy. Nie? Przez cieśnie jajowodu przechodzi i się zrastają. Tu mamy ten drugi przykład, że jeden plemnik zapładnia jądro komórkowe, a drugi plemnik ciałko kierunkowe. I wtedy taka jednostka ma 2 linie komórkowe, czyli 2 genotypy. Trzeci rodzaj to właśnie jak tu mamy okazane, jak wrastają zarodki w macicy i potem zagnieżdżają się w macicy. I ten trzeci rodzaj właśnie to, gdzie przedostaje się embrioblast, to grupka komóreczek z jednego, staje się tam puste jajo płodowe, a w drugim się to zrasta i powstaje wtedy chimera o 2 liniach komórkowych. I teraz jakie są skutki tego? Chimery mogą posiadać 2 grupy krwi. Moja córka ma 1 grupę, więc to się nie stało. Mogą mieć 1 oko brązowe, a drugie niebieskie. Jedna z moich magistrantek chce na ten temat pisać magisterium, bo ma 1 oko niebieskie, a drugie brązowe. W przypadku różnicy płci zarodków, gdy się zrastają, może powstać rzeczywista hermafrodyta, czyli obojnactwo. Tu mamy podręcznikiem biologii, gdzie w tej chwili na Ziemi żyje około 300 hermafrodytów prawdziwych. Teraz trzeci rodzaj jeszcze ciąż mnogich, gdzie się dzieli, a to już jest prawie 2 tygodnie od poczęcia. Tarcza zarodkowa, którą tu widzimy, dzieli się na 2 części i mamy wtedy już tylko bliźniaki, ale to jest 1%. Potem jeszcze czasem po 2 tygodniach jest podział, też to 1%, ale wtedy często te dzieci się rodzą zrośnięte. Tu mamy takie zroślaki, czy braci czy siostry siamskie. Na ogół takie dzieci żyją do 4 tygodni, czasem 4 miesięcy, ale czasem żyją dłużej. Tu widzą Państwo 2 głowy, a 1 tułów. Z tym, że jedna ręka należy do jednej, druga do drugiej, jedna noga do jednej, ale tak się zgrały, że matka pielęgniarka dbała o to, że grają w piłkę, w siatkę i tak dalej. To zjawisko występuje nie tylko u ludzi, ale także i u
To jest właśnie ta moja córka, która to znalazła, to mówi, masz tata, pokaż. Teraz jeżeli to się nie zrośnie, powstaje bezmózgowiec. To tu wróciłem. Tu mamy zdjęcie bezmózgowca. To nie są włosy. To jest brak rdzenia kręgowego, brak czaszki. Taka, ponieważ serce bije, bo serce nie jest zależne od mózgu, prawda, jest tam połączenie z mózgiem, ale to reguluje to bicie serca. Czasami doktoraty na te tematy piszą, sztucznie podtrzymują jeszcze przy życiu. Teraz o klonowaniu już nie chcę tu mówić, no ale tu widzą Państwo, nawet sklonowano z ucha tej tutaj ten dziecko, szczeniaka. Tu jest to zjawisko opisane, ale chcę przyspieszyć troszeczkę. Jak się rozwija system nerwowy? Tu mamy z różnego okresu, ale podkreślone jest ten okres, kiedy mamy 8 tydzień ciąży. Dlaczego? Bo wtedy się pojawia bioelektryczna aktywność mózgu. W związku z tym, że jak wspomniałem Państwu, że jest w tej chwili tendencja do powrotu do tej starej tradycji, że z człowiekiem już pewnie mamy do czynienia, kiedy płód jest ukształtowany, to w tej chwili się stwierdza przy pomocy EEG, że po 8 tygodniach mamy już bioelektryczną aktywność. Dlatego kupiłem tą książkę w przedsionku kościoła. Ale tu proszę zobaczyć, ponieważ wszystkie autorytety uznają, że wskaźnikiem końca życia jest zaprzestanie pracy ludzkiego mózgu na podstawie fal rejestrowanych na EEG, czy nie byłoby logiczne, aby co najmniej uznać, że życie tego człowieka rozpoczyna się wraz z pojawieniem się takich samych funkcji jego mózgu, rejestrowanych dzięki zapisowi fal mózgowych przy pomocy takiego samego sprzętu. To jest jezuita John Mahoney. Widzę Państwo, jego książka Ma nihil obstat, czyli władze kościelne się na to zgodziły, a on właśnie proponuje to, żeby uznać dopiero za człowieka tego, który jest w pełni ukształtowanym płodem, który już ma, gdzie ma mózg i bioelektrycznie aktywny. Ciekawą rzeczą jest to, że trzeci rozdział, gdzie o tym pisze, został przetłumaczony na język polski i w dwóch numerach Znaku opublikowane, czyli w elicie intelektualnej polskiego kościoła są ludzie, którzy dbają o to, żeby o tym też poinformować. Potem dalej się mózg rozwija, to już jest mózg. Trzy cechy osoby ludzkiej, może niepodzielność, niestapialność i rozróżnialność od innych. Osoby ludzkie nie da się podzielić. Nikogo z Państwa nie dam rady podzielić na dwie osoby. Niestapialność, nikogo tu nie skleimy w jedną osobę. W początkowym okresie rozwoju embrionalno-płodowego mamy do czynienia z podzielnością, stapialnością. Poza tym, jak mam przed sobą morulę na przykład, to tam 2/3 tych komórek rozwinie się w człowieka. Gdzie ja tam mogę powiedzieć, że to jest jednostka ludzka, kiedy 2/3 tych komórek nie rozwija się w człowieka, a jeżeli powstaje w ogóle puste jajo płodowe, no to w ogóle nie powstanie człowiek. Ten brak pełnego ujednostkowienia wczesnego zarodka ludzkiego podkreślają teolodzy katolicy. Bernard Hering, to jest, głosił rekolekcję Pawłowi VI, na przykład, miał okazję z nim kiedyś dyskutować, wydał Etykę medyką. W języku polskim przetłumaczono to w służbie człowieka, żeby nie zrazić episkopat, bo to etyka medyka to od razu, bo on tam proponuje, żeby też uznać dopiero za człowieka tego, który ma już bioelektryczne, znaczy on nie mówi o bioelektrycznej aktywności, ale już ukształtowany mózg. Więc teraz proszę zwrócić sobie tak podsumowanie, że z wczesnego zarodka ludzkiego rozwija się albo zero człowieka, kiedy mamy puste jajo płodowe i to jest od 8-12%, albo powstaje 1/3 człowieka lub 1/2, gdy się chimery ludzkie i wzrasta, powstaje jeden człowiek i to na ogół, ale z zarodka tego wczesnego jeszcze powstaje i jajo płodowe, i pępowina, i inne rzeczy, czyli ten zarodek na początku to nie tylko człowiek. Od 1 do 5 ludzi
jednego zarodka, gdzie są ciąże mnogie, jednajowe. I teraz nazywanie wczesnego zarodka ludzkiego jednostkami lub osobami ludzkimi jest wyraźną, moim zdaniem, nadinterpretacją danych genetyki i embriologii. Przecież jak idziemy kupować jajka, mówimy, że proszę mi podać 10 poczętych kurcząt. Zygota ludzka nie powinna być nazywana jednostką czy osobą ludzką lub dzieckiem poczętym. Teraz źle robię. Tu już mówiłem o Księdze Wyjścia, o Septuagincie, potem święty Hieronim, święty Augustyn, święty Tomasz z Akwinu, święty Alfons Liguori. Wszyscy oni byli zwolennikami opóźnionej animacji. Czyli uznawano, że rozwój zarodka początkowy jest stanem przedosobowym. Było to też i w kanonie 20 Secret Exe, jak Państwu mówiłem. Byli też i w którymś z wieku chrześcijaństwa Bazylii Wielki, że coś tu twierdzili, że od poczęcia, że nie był to jednolity pogląd, ale ogół twierdziło, że dopiero kiedy płód jest ukształtowany, mamy do czynienia z człowiekiem. To jest ten mój artykuł, który wykład, który wygłosiłem na Uniwersytecie w Lublinie, ale nie katolickim, tylko ten UMCS-ie, ale większość tam było księży obecnych, opublikowano to i kto chce z Państwa ten artykuł mieć, to wejść, napisać moje nazwisko i ten tytuł, zacząć pisać, to się od razu w PDF-ie ten artykuł pokaże. Tu jest mój wnuk, przepraszam, że go tu na zakończenie pokazuję, ale to właśnie córka, która jest chimerą, urodziła go. Mieliśmy szalony kłopot z nim, bo po miesiącu po urodzeniu stwierdzono u niego raka złośliwego, ale operacja się udała, chemia się udała i się rozwija teraz elegancko i żyje. Także na tym kończę. Dziękuję bardzo. Widzę, że przedłużyłem, bo to jest półtorej godziny, także trudno męczyć jeszcze Państwa dyskusją, ale kto z Państwa ma jakieś pytanie czy komentarz, to chętnie odpowiem na pytanie, ustosunkuję się do komentarza. Prosząc świętych o wstawiennictwo, kogo prosimy? Jeżeli ich ciało jest na ziemi, jest w grobie. Więc ja zaraz może powiem, jak, może też zilustruję pewne... Dusza jeszcze nie jest na tym stałe. Więc ja może to tak odpowiem. Kiedy obecny papież był studentem jeszcze, Pius XII ogłaszał, że w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, że nie tylko jest dusza w niebie, ale także i ciało. No i zwracał się wtedy do uniwersytetów. Wtedy to było, o ile pamiętam, w Ratisbona, chyba on studiował w Ratisbonie i uniwersytet powiedział, nie, tego nie trzeba ogłaszać, bo przecież wszyscy jesteśmy z ciałem i duszą w niebie, według antropologii biblijnej. Niesłusznie się ogłasza taki dogmat. Ale jak Pius XII ogłosił ten dogmat, to się podporządkowali. Ale proszę zwrócić uwagę, że jest pewien problem. Mariologa, kiedy się rozwija w IV wieku, kiedy już dusza jest, wtedy zaczął się problem. Co się stało z ciałem Matki Boskiej? No ona, Matka Boska, nie mogła tu zostać. No to jest dopiero późniejsze, to, że musiało być w niebo wstąpienie. W tej chwili, jeżeli się przyjmie tę antropologię biblijną i się mówi, cały człowiek jest skrzeszany w innych wymiarach, to już niebo wstąpienie nie jest potrzebne. Ale weźmy jeszcze inną rzecz. Według Ewangelii Mateusza, to kiedy Jezus na krzyżu umiera, jest wielkie trzęsienie ziemi, z grobów powstają święci starotestamentowi i teraz, ponieważ no, Żydzi w szabat nie chodzą, więc leżą, czekają, aż Jezus zmartwychwstanie i wtedy się pokazują w dzień zmartwychwstania razem z Jezusem. I co, oni potem poszli z powrotem, położyli się do grobu, czy poszli już za światy też, gdzie Jezus jest nie tylko z duszą, jak mówił dusza Jezusa, tylko ten element teologii jest w tej chwili dopracowywany, bo trzeba to jakoś
Pan prawda, że to nie godzi z tym. To znaczy, zależy gdzie, bo może w Polsce to nie. Mi się wydaje, że trochę ludzie się za bardzo słowa trzymają, a zwłaszcza te, które same potwierdzili, to jest narzędzia słowne. Ja na przykład byłem w Berlinie, to żadnej, ani jednej księgarni nie znalazłem, bo szukałem śpiewnika pościennego. To były piękne śpiewniki, ale o Matce Bożej ani słowa, co było Maryi. No, protestanci tak na lewo żyją z Matką Bożą. Są dzieci pastora, nie żyje, ale nie wiem, żaden nie chodzi ani do kościoła katolickiego, ani do ewangelickiego. Na moja ciocia na sobie czasami gdzieś tam poszła, jak na spacer. No ja sobie przypominam, w czasie studiów siedzą nasi biskupi polscy i jako fachowca, eksperta mają ze sobą księdza Eugeniusza, profesora, inteligentnego pana, już starszego, Eugeniusz Dąbrowski. I w pewnym momencie ten Eugeniusz Dąbrowski do wszystkich biskupów polskich mówi: słuchajcie biskupy, tak trzymacie za ten pastorał i tak wmawiacie w ten ludek Boży, co Pan Bóg chce. A skąd wy wiecie, co On chce? Nie róbcie z Pana Boga parawan swej głupoty i ignorancji i nie wmawiajcie w ludek to, co On chce. Skąd wy wiecie, co On chce? I powtórzył drugi raz, no księża biskupi tu starszy, profesor, milczeniem to pokryli, ale ten profesor tak zareagował. Proszę bardzo, pan. Profesorze, to było tak wielowątkowe, że można tylko referaty liczyć. No właśnie. Kilka uwag. Tomasz, a potem neotomizm, w pewnym momencie przejął poglądy Arystotelesa o tym, że dusza zostaje wsiedlona w embrion męski w 40 dni po poczęciu, w żeński 80 dni po poczęciu. I tak jest to również w sumie teologiczne świętego Tomasza z Akwinu. I to tak trwało do Piusa IX, jeżeli mnie pamięć nie mieli. Z tego by wynikały bardzo praktyczne wnioski. Gdyby się trzymać świętego Tomasza z Akwinu, ojciec Kościoła, doktor Anielski, z tego by wynikało, że zabieg aborcyjny w przypadku do 40 i 80 dni nie jest grzechem śmiertelnym. W ogóle nie jest, dlatego że to nie jest jeszcze człowiek przecież, prawda? Z kolei, jeżeli się przyjmuje tezę, pan profesor przyszedł nad tym tak lekko do porządku dziennego ze względu na pewnych braci, ale jeżeli się przyjmie tezę o inkorporacji duszy w momencie poczęcia, która według tych danych embriologicznych, które ja znam, trwają do 3 dób, a więc 72 godziny, otóż jeżeli przyjmiemy nawet w momencie wniknięcia, znaczy połączenia się elementu męskiego i żeńskiego i powiedzmy sobie w 8 mniej więcej momencie dzielenia embrionu powstają bliźnięta jednojajowe, to powstaje oczywiście pytanie, co się dzieje z tą inkorporowaną duszą? Czy ona się dzieli 50-50, czy też w innych proporcjach? Otóż chcę się tu podzielić uwagą. Gdzieś 2 miesiące temu człowiek, który lada moment w sobotę będzie biskupem w diecezji ewangelicko-augsburskiej, ksiądz profesor Hinz, jest członkiem sejmowego zespołu do spraw ekobiologii. I zapytałem go, co teologowie katoliccy albo posłowie typu Gowin na taki argument, bo bronią konsekwentnie stanowiska, że w momencie poczęcia, co oni na to powiadają, bo to jest straszny problem teologiczny. Otóż Szmaus, na którego profesor się też w pewnym momencie powołał,
Szmaus powiada, że jeżeli teologia katolicka przyjmuje tezę o inkorporacji w momencie poczęcia, to musi połknąć ten problem, który jest teologicznie nierozwiązywalny po prostu. No i zapytałem się za profesora Hinca, co nasi zwolennicy tej tezy na to, na ten argument odpowiadają. To on odpowiada milczą. To znaczy jest to przykryte tajemnicą dogmatyczną, a za tajemnicą dogmatyczną można schować na dobrą sprawę wiedzę. I tu jest wielokrotnie. To jest jeden wątek. I drugi wątek. Proszę sobie przypomnieć, w Polsce w latach przełom 50., 60. bardzo mocny był w środowiskach inteligenckich tajaryzm. Ten Tremontan, którego książkę pan profesor tu pokazywał, to jest zwolennikiem i obrońcą Tremontana. Rzecz dotyczyła encykliki Piusa XII Humani Generis, w której to, o czym katolicy, moi studenci w każdym razie rzadko który wie o tym, dopuszczał ewolucyjne pochodzenie organizmu ludzkiego, natomiast zastrzegł się, że inkorporacja duszy następuje jednocześnie w dwa różne płciowe organizmy. To znaczy bronił koncepcji monogenezy przeciw tajardowskiej poligenezie. Uzasadniając to, no nie wiem, ja przypomnę tylko, bo nam te rzeczy są znane. On w ten sposób próbował bronić, Pius XII, próbował bronić chrystologię jako odkupienie za grzech pierworodny, bo powiada w przeciwnym razie, można byłoby sobie wyobrazić takie odłamy homo sapiens, które nie byłyby skażone grzechem pierworodnym, gdyby nie Adam, Ewa i to równoczesne wsiedlenie duszy. Jak ten tajardyzm w tej chwili na świecie wygląda, bo ja od tej problematyki odszedłem, a pan profesor jest na bieżąco. Jak to wygląda, bo w Polsce ten zachwyt tajardyzmem w krajach inteligencji katolickiej trwał 20 lat mniej więcej. I to potem zanikło. Jak to w tej chwili wygląda? A czy pan profesor doznał kiedyś olśnienia odnośnie nauki? Coś, co wybiegałoby poza pana bezpośrednią pracę związaną z produkcją, z nauką, z rozszerzaniem wiedzy, coś takiego, jak można powiedzieć, głos od Boga? No ja najpierw może stosunkuję się do jednego pytania. Na przykład świadomość. Mamy rodziców. Nieładnie, pięknie. Pan profesor jest profesorem, znany, zgadzam się. Ale świadomości to nie dała panu ani szkoła, ani rodzice. I pan sobie sam też jej nie. No tu, jeśli... No może jakoś... Spróbuję połączyć, bo ja nie zapomniałem państwu powiedzieć, że między innymi dlaczego wraca się do antropologii biblijnej, między innymi dlatego, żeby uznać w pełni, a nie połowicznie teorię ewolucji, bo od Piusa XII wolno było uznać, że ciało owszem rozwinęło się ze świata zwierzęcego, a dusza nie. Tymczasem już jezuici mi na tej uczelni, gdzie studiowałem, na przykład profesor Nolan, wyświetlał film pokazujący, że psychizm ludzki rozwinął się z psychizmu zwierzęcego. Przy przyjęciu antropologii biblijnej, ponieważ nie ma duszy, można przyjąć, że i psychizm ludzki rozwinął się z psychizmu zwierzęcego. On wyświetlał nam film robiony na szympansach i dzieci ludzkich, gdzie razem było i dziecko ludzkie i szympansie. Czasami nawet ten szympans przeważał nad dzieckiem ludzkim, dziecko naśladowało go. I w rozwoju było to samo. Tam na przykład piłeczkę rzucano, najpierw łapało jedno dziecko drugie, potem pod szafę, ale kij obok położono. Najpierw szympans złapał kij i wydostał, ale dziecko też tą metodą robiło. Potem jeszcze głębiej, ale położono dwie trzciny.
końcu szympansie dziecko spadło na pomysł, żeby połączyć te dwie trzciny i wyłączyć. Człowiek to zrobił, ten małe dziecko to samo. Ale potem przychodzi moment, gdzie dziecko zaczyna mówić, a ten szympans już się nie rozwija. Ale w tym pierwszym etapie mamy jakby powtórzenie. I on chciał nam wykazać, że trzeba przyjąć, że i psychizm ludzki rozwinął się z psychizmu zwierzęcego. W Polsce, właśnie pod wpływem Teilharda, był ksiądz profesor, że mnie pomylił, to Tadeusz chyba, Wojciechowski, który wykładał przed śmiercią, on już nie żyje, w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a przedtem na Kulu, byłem często na jego wykładach i czytałem jego artykuły. On stale z uporem maniaka w Polsce tą ideę próbował przeprowadzić, że psychizm ludzki rozwinął się z psychizmu zwierzęcego. Także i w Polsce mamy profesorów księży i wcale nie był wzywany na dywanik przez Jana Pawła II, że głosi jakąś herezję. I te jego artykuły są na Kulu, były drukowane w tych zeszytach naukowych Kulu. Można sobie poczytać, ale to by było osobny wykład na ten temat. No jak teilharyzm jest przyjmowany? Proszę pamiętać, że troszeczkę do zahamowania teilharyzmu się przyczynił nasz rodak, papież Jan Paweł II. On nie lubił Teilharda de Chardin. Jak przyszła setna rocznica jego urodzin, jezuici chcieli urządzić olbrzymią uroczystość, zakazał, ale stało się tak, że był zamach na papieża i to akurat w tym czasie. Kardynał Casaroli i ci inni uznali, że już papieża zaczęła zaliczyć na straty, że nie przeżyje tego zamachu. I w Osservatore Romano wielki artykuł na cześć Teilharda de Chardin. Z okazji setnej rocznicy papież przyszedł do siebie, wiemy, jeszcze długo żył. Kardynał Casaroli został wezwany na dywanik, co zrobił. No co były różne powody. Jezuici krzewili teilharyzm. Papież prawie doszło do rozwiązania zakonu jezuitów. Ale dlaczego? Papież między innymi prosił jezuitów o to, żeby pomogli mu w akcji antykoncepcja. Zwrócił się do Karla Ranera, takiego znanego teologa, a ten powiedział: nie, Ojcze Święty, ja soboru cofać nie będę i co Ojciec Święty wyrabia. Nie? Zwraca się do innych jezuitów, oni mówią: nie. Wtedy wezwał generała jezuitów, Arupę, który podpisywał mój doktorat, tak też dyplom, bo tam studiowałem, wezwał go i mówi: przywołaj zakon do porządku, bo przecież oni składacie czwarty ślub posłuszeństwa stolicy apostolskiej. Tu mi zakon odmawia pomocy. Ten się przejął, ten dostał wylewu krwi do mózgu. Wtedy papież narzucił jezuitom, dwóch jezuitów, którzy rządzili, ból w zakonie, że jak to narzuca się komuś, a nie ma demokratycznych wyborów. I wtedy papież zagroził rozwiązaniem jezuitów. Nie doszło do rozwiązania, w końcu uległ, pozwolił im demokratycznie wybrać, ale wybrano kogoś, który nie był po myśli papieża i wtedy papież jezuitów zaczął powoli odsuwać. Na Gregorianum tej uczelni, gdzie ja studiowałem, ci wybitniejsi uciekali, żeby na dywanik nie być wzywani. Kanclerzem głównym zrobił Polaka, kardynała Zenona Grocholowskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. No taka była sytuacja, a potem się oparł na Opus Dei, bo to było bardziej wierne dzieło, także ten założyciel Opus Dei został świętym też ogłoszony. Więc to są takie, przepraszam, że takie szczególiki opowiadam, ale i Teilhard de Chardin nie był lubiany przez Jana Pawła II, bo on uważał, że miał wpływ na powstanie tej teologii wyzwolenia. Potem nie zgadzam się z Teilhardem de Chardin, bo Teilhard de Chardin twierdził, że eros i seks staje się w tej chwili jakby coraz bardziej oddzielone od prokreacji. I to trzeba będzie uznać, bo ludzkość się rozrasta i w końcu będzie przeludnienie. Trzeba będzie uznać, a na to się też Jan Paweł II nie godził. Także różne były powody. Poza tym uważał, że jest komunizujący Teilhard de Chardin.
Więc to mimowoli wpłynęło, że ten tajarezm nie miał takiego wzięcia oficjalnego. Można dwa słowa? Proszę bardzo. W 1949 roku powstał monit świętego oficjum, który przestrzegał wiernych przed czytaniem dzieł Tajarda. Tego nie wiedziałem. Tak, 1949 rok na pewno, a od 26 1926 dzieła Tajarda ukazywały się bez nich w obstawie prywatów, tak zwanym drugim obiegu. Drugi Sobór Watykański powołał specjalną komisję, która miała zbadać, czy poglądy Tajarda w kwestii antropogenezy, bo o tym żeśmy już mówili, Otóż powołano komisję, która miała zbadać, czy poglądy antropogenetyczne Tajarda są ortodoksyjne, czyli mieszczą się w prawowitym nauczaniu Kościoła, czy nie. Do dzisiaj nie ma werdyktu, na całe szczęście, co świadczy w moim przekonaniu o otwartości Kościoła i nic więcej. Stąd też można było w polskich kościołach, czy nawet na uczelniach, usłyszeć różne wersje. Pamiętamy z żoną księdza na harendzie, który w czasie pasterki mówił o pochodzeniu człowieka z Adama i Ewy, ta późniejsza wersja, a nie jednoczesne, i górale trzeźwiejące lub nie, ze wzruszenia się prawie, że popłakali. Na Kulu mieliśmy tajardyzm, a na ATK ówczesnym mieliśmy Piusa XII. Tu nikt nikogo nie ekskomunikował, to znaczy, że myślę, że można tu mówić o pewnym pluralizmie w widzeniu antropogenezy w polskiej myśli teologiczno-religijnej. Przepraszam. Europa ginie bez wojny. Rozpada się sama. I to w niektórych miastach widać, w ogóle nie widać, można nie tylko nie widać chrześcijan, ale tak zwanych ludzi zbliżonych tak wyglądu do Polaków. Ale to trzeba będzie żadnych wielkich teorii, żeby przede wszystko rozpadać. Ja może jeszcze nawiążę tylko do tego grzechu pierwotnego. To tu musiałbym zrobić cały wykład, bo naprawdę przebudowano dość mocno i dziwiłem się, bo wychodzą materiały do nauczania religii w Polsce, do szkół średnich, gdzie autor tych materiałów pokazuje, że należy przyjąć poligenizm, że on nie jest sprzeczny z Biblią, że Biblia nie mówi o jednej parze konkretnej, tylko że tam nawet słowo Adam czy Ewa to nie są imiona własne, tylko rodzajowe, a Ewa jest rodząca, bo kobieta rodzi, a Adam to jest ten ulepiony z gliny, że tam 500 ileś razy Adam występuje, a wcale nie jako imię własne. Jeżeli Państwo mają Biblię, ale może proszę rozpocząć 5 rozdział Genezis. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich i nazwał ich Adam. Tylko że na język polski przetłumaczono człowiek, ale tam w tekście oryginalnym jest Adam. Czyli słowo Adam nie znaczy tylko mężczyznę, kobiety. Mężczyzną i kobietą stworzył ich, ale nie mówi o jednej parze. Więc dlatego ten grzech pierwotny już się nie traktuje jako grzech jednej pary tylko. Poza tym tą dziedziczność i ten w tych materiałach religii powołują się na jedną pracę napisaną na ATK wtedy, a w tej chwili już Uniwersytet Kamila Wyszyńskiego, żeby pokazać, jak ta nauka o grzechu pierworodnym została przebudowana. Ale to bym musiał w tej chwili ją rozwijać, to nie chcę tutaj, to mogę cały wykład na to zrobić i to nieraz robię. Czy jeszcze Państwo mają może jakieś pytania? Tylko chciałbym zapytać o te miejsca w Biblii, które Pan Profesor uznał za błędnie tłumaczone. Czy mianowicie w polskich tłumaczeniach dwudziestowiecznych, one się powtarzają w różnych tłumaczeniach, na przykład w Biblii poznańskich, warszawskich? W Biblii Tysiąclecia już szereg tych jest poprawionych. Biblii Tysiąclecia. Czy one występują też, czy tak się mechanicznie przenosiły, na przykład w zagranicznych tłumaczeniach niemieckich, powiedzmy, czy pan profesor porównywał, czy to były błędy
tylko co się pojawiły na naszym obszarze językowym. Takiego porównywania dokonywałam, angielskie teksty, niemieckie, ale to różnie, zależy też i w danym kraju, kto to tłumaczył, tam też są takie różnice, że jedni tłumaczą to już porządnie i poprawnie, a inni robią te błędy. Ja nawet mam u siebie tych Biblii, bo gdzie jadę, to kupuję, żeby pokazywać potem nawet studentom, że jakie są różnice. W Polsce do dnia dzisiejszego, w dalszym ciągu, to wspomniałem na poprzednim wykładzie, tłumaczymy pierwsze zdanie Biblii: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A w oryginale hebrajskim jest co innego, gdy Bóg zaczął rozdzielać niebo od ziemi. Słowo bara etymologicznie w hebrajskim znaczy rozdzielać. Po włosku nam mówiono separare, a nie stwarzać z niczego, jak my dzisiaj mówimy. Jeżeli teraz użyję nawet określenia Benedykta XVI, on zawsze mówi: nie wczytywać znaczeń w słowa biblijne tych, które my dziś mamy. Bo my, jak słyszymy słowo stworzył, mamy na myśli stworzył z niczego. Tego nie ma w Biblii. Nauka o stworzeniu z niczego pojawia się dopiero w literaturze międzytestamentalnej w księdze Henocha, a u Pitagorejczyków, neopitagorejczyków gdzieś w pierwszym wieku przed Chrystusem, a w chrześcijaństwie tak dopiero w pełni w drugiej połowie drugiego wieku. Nauka o stworzeniu z niczego. Nauka o stworzeniu z niczego nie jest nauką biblijną. Ale skąd się stało, że w Biblii się niektórzy szukają? Mówią, w księdze machabejskiej powiedziała matka tam, że o, widzisz, synu, to Pan Bóg stworzył z niczego. Źle przetłumaczył święty Tomasz, bo już był pod wpływem doktryny o stworzeniu z niczego. W oryginale greckim nie ma tego. Czyli nauka o stworzeniu z niczego nie jest doktryną biblijną. Proszę? Hieronim na rozdrawie. Właśnie on tu to zdanie źle na łacinę przetłumaczył i tam już brzmiało ex nihilo. No i ponieważ stało się oficjalną łacińskie tłumaczenie, to przeszła ta doktryna ex nihilo, którą potem znowu i Tomasz próbował łagodzić. Wiek XX się słuchuje niezwykłym rozwojem nauk i każda dziedzina istnieje, także Biblia jest przedmiotem badań. No i nie możemy ludziom zakazać to robić. I w 1993 roku, za czasów Jana Pawła II, wyszedł dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, który potępia fundamentalizm katolicki w interpretacji Biblii. Podkreśla mocno, że Biblię czytając trzeba najpierw ustalić tak zwany sens wyrazowy. Czyli trzeba ustalić, co dany autor w danym kontekście historycznym swoim czytelnikom chciał powiedzieć. I nadać tym słowom to znaczenie, które on używał. A dopiero potem interpretować. I dziwiłem się, że taki mocny dokument wyszedł, potępiający i wyraźnie nazywający, jak szkodliwy w Kościele jest fundamentalizm interpretacji Biblii. Bierzemy dosłowny tekst i dlatego właśnie biblistka musi się rozwijać. Na czele tej papieskiej komisji biblijnej stał wówczas Ratzinger. Proszę, tak są dwa dokumenty. Bardzo ciekawe, ta interpretacja Biblii w Kościele, a drugi dokument jest o... Nie dokładnie powtórzę ten tytuł. Chodzi o Biblia hebrajska w tekstach chrześcijańskich, gdzie się próbuje wykazywać, że my te teksty ze Starego Testamentu, biorąc w Nowy Testament, dokonywał zmiany znaczeniowej. I dlatego w tym drugim dokumencie jest, że nie wolno Żydów nazywać zaślepionymi, że nie potrafią doczytać się w swoich tekstach Jezusa, bo te teksty bezpośrednio o Jezusie nie mówią. To my pod wpływem wydarzeń życia Chrystusa nadajemy im inny sens.
Bo weźmy nawet ten tekst o dziewiczym poczęciu. No to Panna pocznie, porodzi syna i nazwą jego Emanuel. W tekście oryginalnym to tam jest nie Panna, tylko kobieta młoda. Można zakładać, bo to jest małżonka i to wcale nie jest poczęcie kogoś za kilka wieków, tylko poczęcie konkretnego dziecka, które już kiedy tekst pisano żyło, bo jest to syn Achaza, późniejszy król Ezechiasz. I sytuacja jest zupełnie inna, a wtedy, dziś jak to się tłumaczy, proszę nawet wziąć Biblię Tysiąclecia na dole i Księgę Izajasza otworzyć na tym tekście, to od razu w przypisie jest podane, że ten tekst tam u góry zostawiamy tak, jak było w Wulgacie, ale w rzeczywistości nie mowa jest tam, że oto Panna pocznie i porodzi syna, tylko oto Panna poczęła i rodzi, bo i tak dalej. I zaznaczają, że są już dwie interpretacje. Jedna, która uznaje, że ten tekst nie mówi bezpośrednio o Jezusie, że ten Ezechiasz jest tylko prototypem przyszłego Mesjasza, ale tekst odnosi się do niego. Emanuel, dlaczego tam jest użyte Emanuel? Dwaj królowie napadali na Izrael i Achaz się obawiał, że pokonają go i jego zabiją i dynastia Dawidowa się przerwie. A Izajasz mówi, chłopie, przecież już masz syna, już się tego, zrobić go królem. Pan jest z nami. No i on, pięcioletni chłopak, zostaje namaszczony na króla i przy tej okazji znów jest ukłożony hymn. Dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. Znów to wszystko jest dotyczy syna Achaza, Ezechiasza, nie Jezusa. Ale on jest prototypem Jezusa i ten tekst, dlatego Papieska Komisja Biblijna w tym z 1993 roku mówi, że te teksty ulegają zmianie znaczeniowej, bo nadajemy im nowe znaczenie. W tym dokumencie z 1993 roku wykazane jest, jak poglądy moralne, poglądy etyczne ewoluują na terenie samej Biblii i dlatego nie wolno brać ich tak, jak one wówczas miały znaczenie, bo byśmy doszli do tego, że trzeba by było znów czarownicę palić, bo nie pozwolisz takiej żyć, jak to było w tym okresie, kiedy brano dosłownie teksty biblijne. Trzeba by było znów eksterminować wrogów, jak to w Biblii opisano. Więc dlatego trzeba brać pod uwagę, że bo to w tekście tym, no nie mam tu ze sobą, bo nie wiedziałem, że o tym będę mówić, ale bym mógł odczytywać fragmenty tego dokumentu papieskiego, Papieskiej Komisji Biblijnej, gdzie mowa jest o tym ewolucji sumienia u ludzi biblijnych, o ewolucji poglądów moralnych. My dzisiaj z niektórymi poglądami moralnymi zgłoszonymi w Biblii no nie możemy się zgodzić. Nikt dzisiaj się nie godzi na odpowiedzialność zbiorową, a w dekalogu tym etycznym jest odpowiedzialność zbiorowa. Do czwartego pokolenia, czyli pra wnuk będzie odpowiadał za grzechy swojego pradziadka, nie? Także, ale są, co jeszcze ten dokument podkreśla Papieskiej Komisji Biblijnej, że mamy stale do czynienia z relekturą na terenie samej Biblii. Dam przykład. Król Jehu zostaje namaszczony, bo na króla bojownik, po to, żeby wyniszczył tych dwóch króli rzeczywistych wówczas panujących, aż do wnuków, bo czczą Baala. On się do dzieła wziął i wyrżnął dosłownie, a potem wszystkich wyrżnął czcicieli Baala. Nie chcę tu szczegółów wchodzić, proszę to przeczytać sobie w Biblii. No i wtedy tekst mamy taki w jednej księdze, że Jahwe rzekł do Jehu, zrobiłeś to według żądań mego serca, a zatem do czwartego pokolenia będą rządzić twoi potomkowie. Więc mamy jedną wersję, gdzie ten Pan Bóg wychodzi dosyć drastycznie, jako zwolennik terroryzmu, wyrżnięto tam ludzi, ale już następny prorok Ozeasz mówi, nie, tak się nie robi. I znów mówi, teraz ty będziesz Jehu karany za to, coś wyrobił. Więc nawet na terenie samej Biblii nie mamy jedności poglądów, ewoluują i to podkreśla ten papieski
papieska komisja biblijna i nazywa to relekturą, że, bo te same wydarzenia są nagle inaczej tłumaczone. Proszę? Więc proszę zwrócić uwagę, jak te rzeczy, ja nie pamiętam w tej chwili, w której pracy Ratzinger mówił, pewien względny relatywizm musimy uznać, bo ewoluują rzeczy, no nie ma siły, pewne poglądy ewoluują.